Szanowny Boże, coś wam powiem. Jezus wzywa nas w dzisiejszej Ewangelii nie tyle do podejmowania jednorazowych akcji, czuwania na przyjście oblubieńca na wzór 10 panien. Zaprasza nas do zmiany stylu życia, w którym uważność stanie się postawą, a nie tylko pozostanie wydarzeniem, które można umieścić w historii. Bo nie sztuką jest zabrać lampę, ale sztuką jest mieć lampę i to, co pozwoli jej świecić. Nie sztuką jest wpaść na jakiś pomysł, ale sztuką jest mieć pomysł, wcielić go w życie i trwać w tym działaniu. Czuwanie, wytrwałość i systematyczność są bardzo ważne w naszym życiu. Ludzie roztropni wiedzą, że nie można myśleć tylko o tu i teraz. Należy uwzględniać przyszłość w oparciu o przeszłość i teraźniejszość. Tym wszystkim potrzebne są spokój, roztropność i nasza mądrość. Te 10 panien to symbol Kościoła, któremu zapowiedziano ponowne przyjście Chrystusa. Dla wielu takie oczekiwanie jest nieznośnie długie i wtedy tracą czujność, jakby zapadali w sen. Nadchodzi taka duchowa ospałość. Kiedy nastąpi czas przyjścia, to tylko i wyłącznie decyzja samego Jezusa. Naszym zadaniem jest czuwać. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, mówi Jezus. Jacy więc jesteśmy? Rozsądni czy nieroztropni? Czy nasze lampy płoną tęsknotą za spotkaniem z Jezusem, czy raczej kopcą poczuciem obowiązku? Bo to, że mądre kobiety nie chciały podzielić się oliwą z zapominalskimi, to nie był egoizm. Lepiej, żeby drogę dla oblubieńca rozświetlało 5 lamp dobrze świecących, niż 10 przygasających. Warto zwrócić uwagę, że każdy z nas dysponuje lampą, a jest nią człowieczeństwo. Nasze człowieczeństwo jako konkretny mężczyzna czy kobieta otrzymaliśmy z miłości. Ono jest całym wyposażeniem. Ciałem, psychiką, uczuciowością, temperamentem, osobowością. Od nas zależy tylko, czy zdecydujemy się ją zapalić. Oliwą, którą daje światło, jest miłość. A miłość jest odpowiedzią na miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Poszukajmy w swoim doświadczeniu, jak wiele radości i pokoju było dzięki naszej postawie, gdy wybieraliśmy służbę w miłości. Trwamy we wspólnocie Kościoła, a to nas jeszcze może bardziej zmotywować, by świecić dla innych. Najwięksi nauczyciele Kościoła, i to już począwszy od Orygenesa, Hieronima, Grzegorza, tę dzisiejszą przypowieść łączyło z ludzkimi zmysłami. Nasze zmysły, mówił na przykład Orygenes, albo wszystkie 5 są mądre, albo wszystkie 5 są głupie. Na przykład nasze oczy, jeśli są mądre, to starają się zauważyć bliźnich, ich potrzeby, kłopoty i radości. Nasze uszy, jeżeli są mądre, to starają się słuchać bliźniego i nie zagłuszać go naszą własną mową i naszym egoizmem. Starają się też słuchać Słowa Bożego. Każdy ze zmysłów ma zdolność otwierania się na to, co duchowe. I w ten sposób możemy chwalić Pana Boga. A wytrwałość w takiej drodze będzie dla nas wielkim pożytkiem.